Cześć kochani, witam was na moim kanale i wreszcie robimy vlogaska. Tak dawno nie nagrywałam vlogasków i wreszcie nastał ten czas, że się zebrałam i nagrywamy vlogaska. A więc tak, jedziemy dzisiaj do Pacanowa na koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zaraz będziemy wyjeżdżać, więc jestem mega podekscytowana. Na początku pojedziemy sobie na wokal, żeby jeszcze sobie wszystko przećwiczyć i dopiąć na ostatni guzik, więc widzimy się zaraz. Maybe. Okej, okay. Ja właśnie wróciłam z... Lampka. Właśnie wróciłam z wokalu i będziemy teraz jechać prosto do Pacanowa, ewentualnie zajedziemy na jakieś jedzonko. Więc to, jedziemy. Ja się mega cieszę, bo właśnie zajechaliśmy na sushi. Jesteśmy w Radomiu i teraz mama poszła po sushi. Ja wyszłam na dwór w samej bluzie. Pięknie pada w ogóle śnieg, więc jest świetnie, jest pięknie, jest cudownie. O mój Boże! Sushi! Masz? O, daj mi. Tak. Więc tak, wiecie, że ja kocham sushi. Wsiadamy do samochodu, w ogóle pięknie pada śnieg. I ua! Żyję! I będziemy jeść teraz sushi! O, tak! Więc tak, tu mamy nasze zamieniątko. Ogólnie przepraszam was za to, że mi się trochę ręka trzęsie, ale wyszłam na chwilę na dwór i już trzęsę się z zimna. Tu mamy w ogóle wszystko, jest w tempurze. Nie wiedziałam, że wszystko będzie w tempurze, ale hit, bo uwielbiam tempurę. Dobra, bez zbędnego gadania idę jeść. Moja ręka, co jest? Jedziemy już którąś godzinę, ja jestem nieogarnięta, bo spałam. I know, ale... Ale już prawie jesteśmy. Ile tam jest? 2 minuty? Okej, okay. W ogóle widzieliśmy sowę. Dosłownie, taką fajną siedzącą. Ja mam teraz takiego przymuła, złapałam, przepraszam was. I były sarenki były. Dobra, to bez sensu, gdy was teraz gadam w sumie, bo sami widzicie, jak ja mam przymuła, więc wrócę jak się trochę. Pacanów? Wow. Ja aktualnie jestem trochę dziwny, bo wyszłam w piżamie grubej na śnieg, bo chciałam, bo tak. Jest zimno. A my mieszkamy właśnie w takim oto miejscu. W takim zajaździe i zajeździe. Proszę bardzo. No i w ogóle mega fajnie, bo jesteśmy sami w takim, na takim polu. W sensie wiecie, o co chodzi, jest tutaj pusto i ja się czuję mega tutaj fajnie. Widzieliśmy sowy, w ogóle widzieliśmy mega dużo zwierząt. Jeszcze potem zająca. Więc mega fajnie, patrzcie. Wszędzie śnieg. No na kurczę, nie widać. Podejdę. Tak to wygląda, tutaj śpimy. Tam jest chyba nawet nasze okno, więc... Tak, a tam wszędzie pole i wszędzie jest śnieg. Taki wysoki. O, rów! Wejdę tam. Patrzcie, tu jest śnieg. O, mega. Dobra, idziemy, bo zimno. Aktualnie jesteśmy już w pokoju i ogólnie moja mama zajechała. W sumie tata zajechał do sklepu, a mama kupiła mi żelki. I zobaczcie, jakie one są śmieszne. One mają takie mini pajączki. Więc jestem zauroczona żelkami i aktualnie jesteśmy już w pokoju. I w sumie będziemy chyba Voice Seniora oglądać, więc... Cześć kochani, ja aktualnie wstałam i się ogarnęłam i się ubrałam i teraz idziemy na śniadanko. Mam już make-up na koncert, prawie go nie ma, to jest taki wiecie, puderek, rzęsiki, więc idziemy na śniadanko. Siup! No, więc my sobie już jemy i w ogóle takie dobre jedzonko, taka dobra jajeczniczka, więc jestem zadowolona. Tak, wiem. Dobra, aktualnie wyszliśmy porobić parę zdjęć. Byliśmy tam daleko, na tych snopkach siana, tak to się chyba nazywa? Maybe. I biegliśmy. W ogóle jakiś tam był lód. Mama się przestraszyła, że to woda. Wracaliśmy się, potem biegliśmy jeszcze raz. O! Jedziemy już na koncert. Cicho, nagrywam. O mój Boże. Pokaż mi to zdjęcie zaraz.
patrzymy zdjęcia. Powiem wam, że jestem totalnie zaskoczona pozytywnie tymi zdjęciami, bo tak mi śnieg padał w oczy, nie, słońce leciało w oczy, że w ogóle nic nie widziałam i na połowie mam zamknięte oczy, ale wyszło piękne, ale jestem fotogeniczna. Jedziemy na próbę i jestem mega podekscytowana tymi zdjęciami, bo wyszło serio. Więc my jesteśmy i tak się prezentuje centrum bajki z zewnątrz w ciągu dnia. To w ogóle były kiedyś kłuski, teraz jest zima, więc pewnie ich tam nie ma. Ale no więc tak, my już wchodzimy i lecimy na próbę. Omega, obczajcie mną nawet własną garderobę. A, aktualnie w ogóle, to jest mój outfit na dzisiaj. Słychać wasze szepty, więc cicho. Mam takie spodnie, tak, płyn antydezynfekujący, czy tam mydło. Mam takie spodnie w kratę. Glany, szary, półgolf i taki szlafrok. Moi rodzice mówią to szlafrok, więc jestem przygotowana i możemy iść już siup na próbę, ale się stresuję strasznie, bo to pierwszy koncert po koronawirusie, w trakcie koronawirusa, maybe, boję się strasznie, strasznie. Lecimy, siup na próbę. Więc tak, tu mamy salę, gdzie będziemy występować, to jest nasza scena. Więc no, jest babenem, jesteśmy już po próbie i czekamy na występ. Kochani, będzie się naprawdę dużo dzisiaj działo. Między innymi na scenie za chwileczkę pojawi się Nela Zawadzka, finalistka The Voice Kids. Moi kochani, rozpoczynamy 29. finał bajkowej orkiestry! Cieszę się bardzo, że mogę tutaj z Państwem być i pomagajmy, po prostu pomagajmy. Bawię super, patrzcie jak super Wii zabawa i w ogóle jest super. Co jest? Nawet mam palmy w zimie. Palca nie wsadzi. I już można zjeść sobie. Wow. Proszę. Okay. Chyba już wystygło, tak mi się wydaje. Można sprawdzić językiem, powinno już wystygnąć. Okej, okay, mamy borówkę. Okej. Okay. Karmelę. Okej, okay. Patrz. To nie wiem, czy to myślicie, to nie jest cukier. To nie jest cukier, to jest somat. To jest substancja, która jest słodka. Wszystkie ale te, hit. Tutaj te liżaczki. Ser żółty? Ser żółty. Nie, to jest jabłuszko. Jabłuszko. Tylko nasączone nie jest czarniało, bo cytryną jest nasączone. Zimne, ja to wystudziłem, bo jakbyśmy od razu zaczęli jeść, no to znaczy trzeba by czekać, aż to wystygnie. Ale my to robimy, żeby to szybko zjeść, wystudzimy w ciekłym azocie. To jest ciekły azot. My nie mamy już tego. Próbowałeś koziołku już? Zapomnij po oczy. Proszę, można od razu trzeba zjeść, a my później zapnąć i parujemy. Dobra, więc tak, będziemy kolorować. Właśnie jestem jeszcze Gucia i Maja. Zajdźcie jeszcze pszczółkę Maja. Ja chyba. Nie, chcesz pszczółkę Maja? Nie, to w co. Dobra, czekajcie, to ja sobie wezmę koziołka. A ja chcę koziołka. Koziołek Matołek. Ja chcę koziołka Matołka z kapustą i będziemy teraz kolorować. Ja sobie wezmę Reksa też. O mój, ale faza.
Więc tu mamy nasze stanowisko pracy. Tak, szykujemy. Tak, dokładnie. Dobrze. Czekajcie, wezmę to z ten. Okej. Więc kochani, tak, będziemy teraz kolorować lizaki. Ja mam takiego koziołka z kapustą i będziemy go teraz kolorować barwnikami spożywczymi. Dobra, mój internet się coś zrobił. A ja chcę, jak nas będzie. Nie jestem skupiona, co mi pstryka. Grrr. Co robisz? Mówiłam już. Ale ja nie słyszałam. A to nie musisz, haha. Zobaczyć. W ogóle patrzcie, ja tu w ogóle artist jestem. Artist i pięknie będę kolorowała mojego koziołka. Czemu chciałam powiedzieć baranka, koziołka? Na jaki kolor tego mam już? Żyrafę. Nie wiem właśnie, jaki jest koziołek? Jest taki biały. No jak przed chwilą go widziałaś. Nie ma innego. Ale są brązowe koziołki! Są, co ty mnie kłamiesz? Są. Pani też może zsiąść, bo tak samo. Dziękuję. Moje drogie, marzenie każdej pani domu i nie tylko. Kupujcie, pomagajcie. Borówka gotowa. Proszę bardzo, to dla ciebie. Patyczek wypluj. Nie, jest patyczka. Patrzcie, co mam. Mam koziołka. I teraz już zmierzam w sumie do garderoby, bo będziemy się... Styszałam się. Będziemy się zbierać. Jeszcze zrobimy parę zdjęć może na dworze. I potem jedziemy jeszcze coś zjeść, więc otwieram. Otworzysz mi? Więc będziemy się już powoli zbierać. W ogóle jestem mega zadowolona z dwóch ostatnich przeważnie piosenek, bo jestem zadowolona, bo się bardzo stresowałam, a wyszło fajnie. Przepraszam, że tak trzęsę, ale musiałam ogarnąć telefon. Teraz się szybko przebiorę jeszcze w dresiki, żeby było mi wygodnie i będziemy zmykać coś zjeść. Pytacie się, skąd mam koziołka? Koziołka dostałam w takiej torbie, między innymi mogę się ją wylicytować. I w ogóle jestem mega zadowolona, bo była taka super atmosfera i mega dziękuję Centrum Bajki w Pacenowie, bo było super, naprawdę, było cudownie. Jestem mega zadowolona. Więc no, teraz jedziemy jeść. Jedziemy jeść. Jeszcze na takim małym nielegalu wtrążyliśmy się tutaj na dwór i robimy zdjęcia. Tak, tak, na szybciutko. Tam porobiliśmy piękne zdjęcia. Widziałam na razie tylko kawałek, ale tam porobiliśmy piękne zdjęcia. I mówię wam, jest takie w ogóle ładne światło, sami widzicie. Jest piękna pogoda, więc wow. I tutaj właśnie śpiewaliśmy. Mega cudne miejsce i w ogóle mega cudne miejsce. Polecam przyjechać i po prostu zwiedzić, bo jest tu naprawdę cudownie. Tam są też koziołki, ale nie teraz, bo jest zimno. No, właśnie, serduszko, wośp. Lecimy, lecimy jeść. Ja już zjadłam, ale nie pokazałam wam co, bo spieszyliśmy się szybko do kościoła, żeby zdążyć. Potem w ogóle po kościele ja padłam, bo było w ogóle w kościele strasznie zimno, a ja jeszcze padłam, bo byłam zmęczona, więc długo leżałam i nie chciało mi się nawet wstać, więc wyszłam teraz na spacer jeszcze się przywietrzyć, bo trochę było mi słabo. Jest jakaś 21:40 maybe. No i tyle, kochani. Ja dziękuję, że to oglądaliście i że mogłam w ogóle wystąpić. I do zobaczenia w następnym filmiku. Jeżeli filmik wam się podobał, będę jak taki totalny youtuber. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie lajki i jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie subskrypcję. Najlepiej z dzwoneczkiem. A ja już zmykam powoli do domu, bo jest trochę zimno.